Witajcie, kochani. Dzisiaj słów parę chciałem powiedzieć. Przepraszam. Na temat, jak ja pojmuję to oświecenie. Bo teraz trochę od nadmiaru wiedzy zauważam, gubią się ludzie zwyczajnie. Każdy coś mówi, każdy coś tam tworzy, jakby znowu czegoś wymaga. A ja chciałem też swoje zdanie na ten temat wyrazić. Wiecie, tutaj może ja zacznę tak trochę przewrotnie. Bo dużo się mówi o iluminati, a ja cały czas tak mówię, trzeba wiedzieć też, co to znaczy. Ale to już mówiłem wiele razy, natomiast chciałem dziś powiedzieć wam, czym jest dużo iluminacja w filozofii. Otóż iluminacja w filozofii to określenie poznania prawd wiecznych poprzez wewnętrzne oświecenie. A też warto wiedzieć. Ściągniemy. I teraz tak. To jest raczej w ten sposób. To jest moje zdanie oczywiście. Oświecenie według Witolda. Ale warto posłuchać. Po pierwsze, to jest ten moment, w którym ty doskonale zdajesz sobie sprawę, już nie teoretycznie, zdajesz sobie w praktyce sprawę, że świat jest w tobie, a nie ty jesteś w świecie. Oświecenie to ten moment, w którym przestajesz już szukać Boga, bo znalazłeś go w lustrze. Oświecenie to dokładne rozumienie słów jam jest. Jam jest znaczy ni mniej, ni więcej, jak jestem tylko ja. Jesteś wszystkim, co jest. Nic oprócz ciebie nie ma. I stąd zaczyna się jedność, czyli znów wróć. Nie identyfikuj się z tym, co widzisz. W sposób dosłowny. Identyfikuj się z tym dokładnie odwrotnie. Czyli to nie ty w twoim życiu jesteś tym, co widzisz. Czyli jestem kamieniem, jestem drzewem. To kamień jest tobą i drzewo jest tobą. Rozumiesz? To jest odwrotnie. Ty tworzysz to. Ty nie jesteś tym, a z ciebie to wynika. Ja od samego początku mówiłem, jak robiłem te filmy, jak działa rzeczywistość. Kiedy zabieramy się za fizykę kwantową, to na początek musimy sobie zdać sprawę, że wszystko jest dokładnie odwrotnie. Dokładnie. I teraz tak. Oświecenie, pamiętajcie, kochani, to nie jest żadna droga zewnętrzna do czegokolwiek, jakiegoś stanu. Nie wiem jeszcze, jak to nazwać. To nie jest nic, co jest na zewnątrz. Oświecenie to jest to, co naprawdę jest i zawsze było w tobie. Oświecenie to jest ten moment, w którym zdasz sobie z tego sprawę po prostu. A więc staram się bardzo przekazywać wam wiedzę, mówić, jakie zmiany zachodzą w naszych organizmach, jak działa rzeczywistość. Nigdy, ale to przenigdy, nie mówię wam, jak macie żyć, co macie robić, jakie postawy macie przybrać, czy jakieś tam ideologie, czy jakiekolwiek wzorce myślowe, czy moralne, broń Boże. Nic z tych rzeczy. Dlatego, że oświecenie to przede wszystkim wolność. To jest odkrycie tego, że jesteś tylko ty, więc ty stanowisz świat i wszystko, co zaczynasz, jedność jest coraz, przypominam, zaczynasz od siebie. Od zera. Cały system wartości, cokolwiek, wszystko jest twoje. Jak postanowisz, tak jest dobrze.
Tu nikogo nie ma, nikt nie będzie cię oceniał. Wszystko, co robisz, od momentu, kiedy jesteś oświecony, robisz po swojemu, bo masz do tego pełne prawo. Wiesz już, że świat, który widzisz, to świat twój, to ty go tworzysz. Obserwujesz go takim, jaki on z ciebie wynika. I tu nic nie jest dobre ani złe. Ja dlatego teraz tak trąbię na Facebooku, żeby pogodzić w sobie dobro i zło. Bo ludzie strasznie przywykli do czegoś takiego, że diabeł jest synonimem, lekko mówiąc, zła. A nawet Kościół katolicki, jak ja pamiętam, nigdy nie ukrywał faktu, że każdy diabeł jest aniołem. Aniołem strąconym na ziemię. I taki anioł nie był strącony na ziemię tu na urlop. Tylko do roboty, kochani. Najodważniejsi z tych aniołów zostali wepchnięci tu w te nasze fizyczne realia gęstych energii, by tu pracować, by szerzyć wiedzę przede wszystkim. Mnie bardzo często nazywają, że jestem Lucyferem. Oj, bardzo często. Przestrzegają moich znajomych. A mi się ta rola bardzo podoba, kochani. Bo Lucyfer to akurat ktoś, kto pasuje do mojej osobowości. To ten, który nosi światło wśród was. To ten, którego wielu nazywa bratem Boga, bratem Jezusa, bratem Boga, ulubieńcem Boga. Tak czy siak, za miłość do ziemskiej kobiety został strącony przez Boga na ziemię, by światłość tutaj nosić. Światłość, czytaj, wiedzę. Lucyfer to ten, co nosi światło. Światło to oświecenie. Oświecenie to wiedza. Ciągle powtarzam ten biblijny zapis, że poznacie prawdę, a prawda was... I poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. I ja do tego mniej więcej też dążę. Publikuję tak kontrowersyjne teksty nie dla zabawy, tylko po to, żeby tą prawdę przywołać. Odczarować tą chorą rzeczywistość. Że Kościół to instytucja, która uczy religijności. Kościół nie ma nic wspólnego z religią. Nic. Zresztą mieliśmy mówić o oświeceniu. I oświecenie, jak twierdzę, to nie jest żadna ścieżka. Nie znajdziesz jej. Oczywiście ja wam nie mówię, co macie robić. Ja tylko wyrażam swoje zdanie. Bo wielu ludzi teraz uważa, że oni wiedzą, jaką powinniście brać teraz postawę. Czyli powinniście umiłować cały świat, być wiecznie zadowolonym, uśmiechniętym, kochającym i najlepiej wklejać na Facebooku serduszka wszędzie i każdemu, za cokolwiek. Niby dlaczego? Pytam. Każdy oświecony człowiek jest przede wszystkim wolnym. Jest istotą samostanowiącą za siebie. Musi mieć tą odwagę i gotowość, czyli też stan wiedzy i hart ducha, do wzięcia życia w swoje ręce. Do przestania już uprawiania psychologii, że a to się los na mnie uwziął, a to jakiś sąsiad parola zagiął, a to nie zdałem z klasy do klasy, bo się nauczycielka uwzięła. Czy podkradłem się o krawężnik, bo taki zrobili za wysoki. Nie. Wszystko, co ciebie w życiu spotyka, jest twojego autorstwa. Twojego. Wszystko. I od tego momentu ty potrafisz się sam uzdrowić. Ty dajesz sobie sam specjalną ochronę, wiedząc, że od momentu, kiedy stajesz się człowiekiem oświeconym, tobie nie stanie się żaden wypadek losowy. Nie wpadniesz pod tramwaj i nagle utnie ci nogę, bo takie rzeczy tobie się już nie zdarzają. Ty wyjdziesz z każdej choroby, bo wiesz, że każda jej przyczyna leży w tobie. Nie szukasz już w ogóle świata na zewnątrz. On jest. Ja nie namawiam was do zostania pustelnikami czy odludkami. Nie o to chodzi. Wszystko jest energią. Jak to około 100 lat temu mówił Einstein.
I mniej więcej w tym samym czasie było już wiadomo, że fizyczny świat zbudowany z atomów, które jak właśnie odkryto, w środku są w 99,999% pustą przestrzenią, to świat fizyczny nie może istnieć, skoro zbudowany jest z niczego, a te małe coś, co tam w atomie znaleźli, to tylko zagęszczona energia. I tu miał Einstein rację. Wszystko jest energią. My też. Jesteśmy tylko tak zagęszczeni, że nam wydaje się, że świat, którego doświadczamy, jest fizyczny, czyli twardy. A to tylko iluzja. Jakby blokada w twoim mózgu, która każe wierzyć, że tak jest. Więc jest. Tutaj jeszcze też Einstein bardzo ładnie mówił, że ciała fizyczne nie mogą istnieć, gdyż musiałyby zajmować przestrzeń. A to niemożliwe. Wszystko rozgrywa się bowiem w jednym punkcie. I to jest to. Cała reszta to iluzja, zabawa. Bawmy się, pewnie, że tak. Kochajmy się, spotykajmy się, poznawajmy się. Tylko nie dajmy sobie już narzucić żadnych zewnętrznych postaw. Oświecenie, tak rozumiem. To jest przyjęcie pełnej odpowiedzialności za moje życie. Oto jestem ja, który jestem wszystkim. Bogiem, diabłem, dobrem, złem. Skoro życie tu jest dualne, jak wiecie, nie da się inaczej. Ale oświecenie też jest dualne. Nie możesz być światłem bez istnienia ciemności. Nie mówisz mi, że polecisz na słońce i zapalisz tam światło. To niemożliwe jest. W ciemności światło zawsze zapalisz. Jest ci ciemność potrzebna do twojego oświecenia. Wszystko jest dualne. Oczywiście nie musi tak być i wtedy jesteś tylko czystą formą energii. Czyli tak jak prąd w kontakcie. Wiesz, że jest, ale mi go nie pokażesz. Czyli co z tego, że jest, skoro on tylko jest. Naprawdę przydatny jest dopiero wtedy, kiedy w jakiś sposób może się objawić. Czyli jak uruchomić komputer lub zapali żarówkę. To wtedy widzisz, że ten prąd czymś się wyraża. Do czegoś się przydaje, jakoś tam się objawia. Natomiast w kontakcie wiesz, że jest i co z tego. Tym samym jesteś ty. Jesteś, ale nie masz żadnego wyrazu. Nic. Wiesz, że jesteś, to wszystko. Jesteś tylko czystą energią. Dopiero przyjęcie tego na klatę jest dla mnie oświeceniem. Bo bardzo dużo ludzi, bardzo dużo, naprawdę w internecie to oświecenie swoje tylko udaje, nie rozumiejąc kompletnie, o co tutaj chodzi, albo rozumiejąc to połowicznie. Oświecenie nie ma żadnej połowiczności. No jest, albo nie ma, to jest jak z zajściem w ciążę. Nie da się być w ciąży, no ale tak nie do końca. Tak samo nie można być oświeconym, no ale tak nie w całości. Albo tak, albo nie. Dąży się do oświecenia poprzez zdobywanie wiedzy. Potem to oświecenie nagle już przychodzi. I od tego momentu ty już wiesz, że wszystko w życiu masz. Niczego nie potrzebujesz. Jesteś miłością. Ty. Więc w twoim życiu pojawia się miłość. I partner, i może więcej ludzi, którzy kochają ciebie, tak jak ty ukochałeś siebie. Możesz stworzyć układ partnerski oparty na miłości bezwarunkowej. I wtedy dopiero zaczniesz żyć, bo zobaczysz, że miłość to wolność, a nie to, co nauczył nas Matrix, że miłość to jakiś rodzaj prawa własności. Kocham cię, jesteś moja. Nie wolno ci tego czy tamtego. Zmień to czy tamto. Uczesz się inaczej, zmień kolor włosów. To nie jest miłość. Nie ma nic wspólnego z miłością. To rządzenie drugim człowiekiem. To władza. I karmienie własnego ego. Nic nie ma wspólnego z miłością. Miłość prawdziwa może być tylko bezwarunkowa. I to wam się w życiu przydarzy, jak już to pojmiecie. A to jest też po mojemu jeden z objawów oświecenia.
I wtedy będziecie naprawdę szczęśliwi. Zobaczycie też, że nie ma takiej choroby, z którą musicie iść do lekarza czy cokolwiek robić zewnętrznie. Bo wszystko wynika z was. Każda choroba, od przeziębienia do raka, to sygnał od twojego organizmu, że coś jest nie tak. Przeziębienie jest lekkim sygnałem, że coś tam naprawdę wzrzęcz można zignorować. Natomiast rak jest już lampką kontrolną o kolorze czerwonym, że albo weźmiesz i wyciągniesz wnioski, zmienisz swoje życie. Musisz to zrobić. Albo umrzesz. I tu też nie ma żadnych kompromisów. Ani rak, ani kostucha tak zwana nie pójdzie z tobą na żaden układ. To jest też oświecenie. Jesteś organizmem, który jest w stanie sam leczyć się. Jesteś samowystarczalny, samouleczalny. I jesteś też nieśmiertelny, więc przestań się bać czegokolwiek. Nigdy nie urodziłeś się, nigdy też nie umrzesz. Czas nie istnieje i tego też zaczniecie doświadczać. Kiedy zaczniecie praktykować miłość bezwarunkową i szybko okaże się, że czas z partnerem mija wam tak, że nie macie pojęcia, jaka data jest dzisiaj i jaki dzień tygodnia, bo to nie ma najmniejszego znaczenia. Człowiek przestaje patrzeć na zegarek. A gdy patrzy w lustro, to z upływem roku, powiedzmy z roku na rok, nie widzi tam procesu starzenia. A kiedy robi sobie zdjęcia, to często, gęsto widzi, że na tych zdjęciach zwyczajnie świeci tobie pysk. To jest właśnie też oświecenie. Twoje komórki ciała, jak już to tłumaczyłem na poprzednich filmach, coraz więcej światła absorbują słonecznego. Trzecia zasada dynamiki Newtona cały czas obowiązuje, działa. Akcja budzi reakcję. Więc im więcej światła absorbujesz, tym więcej światła wydalasz. To też jest oświecenie. Zaczynasz świecić. Zaczynasz ty swoją świadomością mieć jakikolwiek wpływ na DNA. Coraz więcej naukowców mówi wyraźnie. Tylko świadomość i wpływ środowiska ma znaczenie dla DNA, a nie dziedziczenie. Nic nie jest z góry ustalone. Twój kod genetyczny, czyli jakby losy twoje zapisane tam, wcale nie są z góry ustalone. Ty masz w każdej chwili, tu i teraz, wpływ na to poprzez swoją świadomość. Dlatego nie daj sobie wmówić, że człowiek oświecony reprezentuje jakiś światopogląd i jakąś postawę i system wartości. Bo bardzo wielu ludzi teraz będzie mówić ci, co ty masz robić jako oświecony. Że masz medytować na przykład. Masz łączyć się z innymi ludźmi. Masz wszystkich kochać. To nie jest wolność, kochana. Wolność polega na tym, żebyś przestał słuchać, jak ktoś cię do czegoś zmusza. Coś ci mówi, co masz robić. Zobaczcie, naprawdę, ja nigdy nie mówiłem, co wy macie robić. Rób ta, co chce ta. Ja wam tylko daję wiedzę. Żadnych postaw wam nie wbijam. Toż róbcie ze z tym, co chcecie. Dziś mówię tylko, czym oświecenie jest po mojemu. Tak ja rozumiem oświecenie. Wolność i samostanowienie. Pewność siebie, kochani, też za tym idzie. Więc nie bójmy się tego, że z oświeceniem przyjdzie do ciebie duma. Będziesz dumny z siebie. Otóż właśnie jesteś Bogiem, twórcą wszystkiego tego, co masz. Jakżeż miałbyś nie być dumny z siebie? Masz ukochać siebie najbardziej, bo od siebie musisz to zacząć, tak? A więc jak miałbyś nie być dumny z siebie? To tutaj nas tak nauczono, że duma to buta, pycha. Nieprawda. Duma to szacunek do samego siebie. Nie bój się.
być dumnym. Nie bój się być silnym. Nie bój się być stanowczym. I nic nie musisz oczywiście. Uważaj też na środowisko, taka moja propozycja. Czyli jak cię naprawdę jacyś ludzie wkurzają, to ich ze swojego życia wyeliminuj. Przestań z nimi utrzymywać kontakty po prostu. Otaczaj się tymi ludźmi, przy których rozwijasz się. Bo to ma bezpośredni wpływ potem na twoje DNA, wpływ środowiska. I tam czujesz się lepiej. I nie marnujesz energii, która w kosmosie najcenniejsza ona jest. Nie ma waluty, złota, żadnych kruśców. Tu jest energia. I teraz, odkąd jesteś osobą świadomą, to ona w tobie jest energią twórczą. Więc twórz świat. Poświęcaj uwagę tam, gdzie warto. Potworzysz wszędzie tam, gdzie poświęcasz uwagę. Chcesz wojen? No to gadaj o tym, że są gdzieś wojny na świecie. Będziesz to zasilał. Ty tworzysz Matrix też. Każdy z nas ten Matrix tworzy. Żeby Matrix przestał istnieć, trzeba przestać go zasilać. Jak mawiał Mahatma Gandhi, jedyną rzeczą, którą możesz zmienić w świecie, jesteś ty. Zmień siebie, zmienisz świat. Zmień patrzenie na świat. Cały czas on jest tutaj w formie raju. To dlatego w Biblii jest napisane: macie oczy, a nie widzicie. Macie uszy, a nie słyszycie. To jest też to, co tak bardzo różni nas od reszty ludzi. Naukowcy wyraźnie już to mówią. Wyraźnie! Że już teraz, nie w najbliższej przyszłości, już teraz, ludzkość na planecie Ziemia podzieliła się wyraźnie na dwa gatunki. To się da naukowo udowodnić. Mamy już inne DNA. Coraz mniej pasujemy do siebie. Jeszcze trochę, my naprawdę nie będziemy już ze sobą mogli mieć potomstwa. Jeszcze trochę. Będziemy już tak różni od siebie. To też trzeba zaakceptować, normalna rzecz. Ludzkość dzieli się na tych, którzy podlegają notorycznym zmianom jak my. I tych, którzy mają uszy, a nie słyszą. Oczy, a nie widzą. Nie są na to jeszcze gotowi. Oni nie są gorsi. Oni są na swoim miejscu. Tam i myśmy kiedyś też byli. Na każdego przyjdzie kiedyś czas. Na nich jeszcze nie. Nie byliby szczęśliwi w naszym świecie, bo go kompletnie nie rozumieją. Więc to jest normalne, że nie mogliby tu być szczęśliwi, dla nich by to było przerażające. To, co dla nas jest piękne. Tak bardzo różnimy się. A wy nie bójcie się, kochani, być osobą świadomą, czyli pewną siebie. Można się tym chwalić, dlaczegoż by nie? Tak dużo teraz mówi się o wyrażaniu wdzięczności. No niby komu masz tą wdzięczność wyrażać, skoro jesteś tylko ty? Wdzięczność wyrażać po prostu. I to jest właśnie to, co wielu nazywa chwaleniem się. Bądź po prostu dumny. Głośno mów o swoich osiągnięciach. Co ci się w życiu zaczyna udawać przez fakt, że stajesz się osobą świadomą. Uszedłeś z jakiegoś wypadku. Pokonałeś jakąś ciężką chorobę. A może właśnie wychodzisz z kalectwa. Albo wydostałeś się ze związku toksycznego, ale wydawało ci się, że nie ma wyjścia. Nagle je znalazłeś. Albo po prostu znalazłeś partnera, który nagle okazuje się, o ja cię kręcę, jak wam razem dobrze. Bo to jest piękne. Kiedy ta miłość bezwarunkowa łączy ludzi. Kiedy spotyka się dwoje partnerów i tak w ciemno. Mimo różnic, bo nie ma ludzi takich samych. Oni obdarowują się miłością. Kocham cię takiego, jakim jesteś, mówią sobie. I nic nie chcą zmieniać. Jest miłość, która nic w zamian nie wymaga i nic nie zmienia. Po prostu jest. Mija jakiś czas i nagle orientujecie się, że to wszystko, co was różniło, nie istnieje. To jest magia. Stajecie się jednością. Jakbyście mieli wspólny mózg.
macie ten sam światopogląd. Dogadujecie się perfekcyjnie we wszystkim i bardzo chętnie spędzacie ze sobą czas, bo jedno drugie napełnia. To jest wasza wspólna zasługa. Warto miłość bezwarunkową praktykować bezwzględnie. Warto, wiem co mówię. Każdemu polecam, porzućcie naprawdę. Oczywiście mam wam nie mówić, co macie robić. To sugestia. Nie warto ciągnąć związków opartych na miłości uwarunkowanej czymś. Ja tu nie mówię, weźcie rozwód, jak macie ślub, nie o to chodzi. Jak już macie jedno ślub, zrobicie. Chodzi tylko o to, żebyście się już nie wiązali tymi przysięgami, to nic nie daje. To, że ja ci przysięgnę, że będę nie wiem, kim tam chcesz, to nie znaczy, że tej przysięgi dochowam przecież do licha. Czyli albo ty mi ufasz, że ja to zrobię, albo mi nie ufasz i moja przysięga nie ma tu żadnego znaczenia. Nie bójcie się ufać sobie najpierw, bo dopiero wtedy, kiedy ty jesteś pewnym człowiekiem, możesz zaufać drugiej osobie. Twoja nieufność do innych wynika z twojego wahania się, z twojej niepewności, a oświecenie to absolutna pewność siebie. Jesteś dumny z tego, kim jesteś i z tego, co masz, z tego, co robisz, z tego, co cię w życiu spotyka, bo każdy dzień odtąd dla ciebie jest fascynujący wręcz. Ty się rozwijasz, ty świadomie wiesz, że jesteś. I tu też ja mówię swoje prywatne zdanie. Od nie musisz już medytować. Będąc tu i teraz, jesteś w czystej formie medytacji. Przecież o to chodzi w każdej medytacji, żeby zamknąć się w chwili, która jest. Przestać wybiegać umysłem gdziekolwiek. Wyłączyć go. To jest bycie w tu i teraz. Po co ci medytacja? Nic ci niepotrzebne. Jesteś ty. Znalazłeś to w końcu. Wszystko, czego szukałeś. Czyli znalazłeś Boga, miłość, szczęście. To wszystko jest w tobie. Nie musisz szukać. To jest oświecenie. I nikt nie powie ci, co masz teraz robić, jaką postawę przybrać. Nie daj Boże, system wartości. Nie słuchaj idioty, że tak powiem. Jeśli komuś się wydaje, że jest oświecony, bo będzie inny, mówił, jacy mają być. To jako nazwę farbowanym lisem. Ty se nazwi jak chcesz. Ale oświecenie jest w tobie. I wszystko zaczynasz od siebie. Cały świat. Wszystko. Nikogo nie musisz słuchać. Kompletnie. Mnie też. W niczym. Zaczniesz i tak od siebie. I nie będzie miało znaczenia, co tu Witek powiedział. Witek mógł być tylko bodźcem do wywołania w tobie tego, żeby to zrobić, a potem wolać Witka. Zaczynasz wszystko od siebie. Taki świat sobie stwórz, jaki chcesz, żeby on był. Stwórz taką wersję siebie też. Na pewno odkryjesz na początek to, czy naprawdę ty chcesz robić. Każdy to odkrywa. Mnie przyszło dzielenie się wiedzą. Bardzo chętnie robię te filmy, tak jak i chętnie prowadziłem audycję w radio. Aż przyszedł ten czas, kiedy powiedziałem, że radia mam dość. Dlatego, że nie chcę już obowiązkowości. Mi się teraz świetnie żyje, bo nic nie muszę. Nic nie muszę. Mogę sobie robić to, co chcę. Mam urlop, kompletny urlop. To jest życie. Wszystko mam. Nie przelewa mi się tak, ale głodny nie chodzę. Rachunki popłacone. Tak, prąd jest, internet jest. Goły, bosy nie chodzę. Poznaję bardzo ciekawych ludzi. Rozwijam jakiś tam układ partnerski. Bardzo pięknie. Jestem szczęśliwy. Bardzo. I spokojny, bo niczego nie planuję, w związku z czym niczego się nie boję. Niczego. Kompletnie nie myślę w przód, to nie ma znaczenia. Jestem gotów. Jestem otwarty. I teraz dostaję od życia wszystko to, co dostać mam. Ja nie muszę zgadywać, co to będzie.
ten sposób tylko blokuję życie. Jestem gotowy, jestem otwarty i dostaję życie. Jeszcze raz powtarzam. Człowiek nie jest stworzony do pracy. To jest oświecenie. Wszystko to ty, kompletnie. I tu polecam pewność siebie, bo im bardziej będziesz pewny siebie, tym bardziej będziesz wierzył w to, co robisz. Bo ja nie wierzę, że oświecony człowiek może być ten, który chowa się za drzewem, żeby go nie widzieli. Tak po cichutku będę oświecony, ale co sąsiedzi powiedzą? Nic to nie ma wspólnego z oświeceniem. Musisz być Bogiem. No, uwierzyć w to. To jest oświecenie. Jam jest. Czyli jestem tylko ja. To nam Jezus chciał przekazać. Chodził po ziemi, tego ukrzyżowali podobno, bo to też nie wiadomo. Nie ma na to przecież dowodów. Ale chciał pokazać i nieśmiertelność naszą, i moc naszych serc. A potem przyszedł Kościół, przerobił go na swoją modłę, ale to już zostawmy. Chciałem wam powiedzieć dzisiaj, czym po mojemu jest oświecenie. Nie bójcie się samych siebie. Bo to jest jedyne, co masz. Stwórz taką wersję siebie, jaką chcesz. I przyciągniesz wtedy podobnych do siebie ludzi. Nie patrz na chwilowe zawieruchy, że będą płuć na ciebie, czy cię nie rozumieć, czy śmiać się. To przejściowe. Odejdą. Przyjdą inni. Tacy, z których będziesz zadowolony. Ceni siebie i dobieraj sobie ludzi też. Kochać wszystkich to nie znaczy ze wszystkimi przebywać. Asertywnym też trzeba być. Chyba tylko tyle chciałem dziś powiedzieć. I tak się zagadałem. A więc, jeśli czujesz się już oświeconym człowiekiem, to Bóg we mnie wita Boga w tobie. My zawsze traktujemy siebie z szacunkiem. Nikt nikogo tu nie przekrzykuje i nie udowadnia, że moja racja jest bardziej mojsza. Bo każdy wie, że jak dwóch oświeconych się spotyka, to Bóg spotyka Twórca, Twórca. Każdy z nas ma swój własny kosmos. I one są równe sobie, żaden nie jest lepszy ani gorszy. Mój jest mój, twój jest twój. Świadomy człowiek zawsze wie, co robi. Cokolwiek robi, czy pali papierosy, czy je mięso, to jest wszystko bez znaczenia. Jak robisz to świadomie, to nie licz się z opinią innych, to nie ma żadnego znaczenia. To ty decydujesz, co chcesz robić. Nie istnieje nic takiego jak opinia. Opinia, obiegowe teorie jakieś nie mają nic wspólnego z oświeceniem. Oświecenie nie jest niczym, co jest zbiorowe. Oświecenie jest bardzo prywatne, indywidualne. Jest twoje i tylko twoje. I jest w tobie. I tylko tamtego szukaj. To by było na tyle. Do następnego razu.